Walka nad przepaścią, no... Ojejku, jejku, je... co tu się dzieje? Siema namaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wracamy do Tapsa, kolejny odcinek z Tapsa, długo wyczekiwany przynajmniej przeze mnie. Dzisiaj zrobimy walki wasze, te, które wy mi zadaliście, czyli walki w sandboxie, które będą w miarę ciekawie, myślę. Wybrałem kilka, które wydawały mi się najfajniejsze z waszych komentarzy. Dzisiaj je zrobimy, mam nadzieję, że będzie fajnie, zresztą kiedy nie było, intro. Dobra, jesteśmy już w grze i pierwszą walką, którą chcieliście zobaczyć, to 100 Dark Pizantów kontra 100 Dark Pizantów. Myślę, że taka walka obskurusów, czy jak to tam się nazywało, będzie całkiem ciekawa. Spróbujmy. Prawie mi komputer wybuchł, ale no, to jest faktycznie, to jest walka obskurusów, czy tam obskuriusów. Zrobiły się takie trzy wielkie kręgi ich. Teraz już czwarty powstał również. No całkiem ciekawie, nie powiem, całkiem ciekawie, tylko... Czy tutaj naprawdę ktoś umrze? No jak widać, są jacyś już nieżywi tutaj. Latają takie nieżywe osoby, takie, nie wiem, zobaczymy. No wydaje mi się, że będzie że będzie to całkiem śmieszna zabawa, ale wydaje mi się również, że no będzie to taka walka dość długa, bo oni wszyscy razem tutaj latają, no i nic jakiegoś tutaj konkretnego nie robią, nie oszukujmy się. Ale no, te nowe mapki też są naprawdę świetne. Wcześniej Sahara to był po prostu kawał pustyni z dwoma kamieniami. Teraz zobaczcie, tutaj jakieś pale, tutaj jest ta piramida, krzywa piramida w Gizie. O, tam coś jest w środku, wejdźmy tam, zobaczmy co jest w środku. Aha, tu są kolce. Ciekawe, czy tutaj da się, jak bym tutaj kogoś miał wrzucić. A, pewnie tu można postawić kogoś. To mogłaby być fajna walka. Tutaj postawić na przykład boksera i boksera, jakby tam sobie wlecieli. Możemy teraz spróbować, czemu by nie. Dobra, czy coś tutaj się stanie? Czy jednak będą cały czas walczyli dwie franie. Piękne tutaj rymy jak zawsze. No wydaje mi się, że nic ciekawego tutaj się nie wydarzy, nie będę... Chociaż jest ich już zdecydowanie mniej. Większość pewnie wypadła poza okręg mapy, więc... Dobra, przerwijmy to i zróbmy coś nowego. Dajmy na przykład tutaj... Albo Jedi, o, Jedi, gdzie jest Jedi? Energy Sword kontra Energy Sword. Tak będzie walka nad przepaścią, zobaczcie na to, start. Walka nad przepaścią, no... Ojejku, jejku, co tu się dzieje? Chciałbym zobaczyć to może troszkę bardziej, ale nie zauważyłem niestety. Dałem tam troszkę więcej jednostek i zobaczmy co teraz się stanie. No jeden już tam wpadł, ale... O! No tak niezbyt, ale kurde, to jest dość ciekawa rzecz, dość ciekawa rzecz. Dobra, kolejną walką, którą bardzo chcieliście zobaczyć, to Chicken Man Man versus Dark Pizant. No i zobaczymy, wcześniej Dark Pizant radził sobie bardzo łatwo z Chicken Man Manem. Tym razem... Zobaczymy, no raczej nie uniesie do góry pana Chickenmana, chociaż przyczepił mu się do tyłu i stara się coś tam robić. Tylko teraz pytanie, czy tego Dark Pizanta będą biły te kurczaczki? O nie, zabił go, faktycznie, dość łatwo. Kolejną nową rzeczą, o której mi dość dużo pisaliście, to to, że Super Pizanci są ulepszeni. I faktycznie widziałem, że są ulepszeni, bo rozwalali rzeczy. Spróbujmy dwóch Super Pizantów kontra jeden Dark Pizant. Wydaje mi się, że Super Pizanci faktycznie teraz... mogą sobie dać z nim radę i to dość spokojnie, no bo co Dark Pizant tak naprawdę, no poza tym, że nimi... O nie, jeden już nie żyje. No dobra, to może nie było tak łatwe, ale gdyby 10 ich dać. Tak jak mówiłem, tak zrobiłem, 10 Super Pizantów kontra Dark Pizant. Tym razem Dark Pizant faktycznie może nie mieć tak łatwo, chociaż no... O kurde, jak wydupili w powietrze, patrzcie na to, no coś tutaj dzieje, no ale nie, no Dark Pizant raczej jest spokojny. Rzuca sobie nim... O, teraz się dopadli do niego, patrzcie. No to może być jednak tutaj zwycięstwo. No nie wiem co tu się dzieje. Ciężko stwierdzić, kto wygrywa. Tamten gdzieś sobie poleciał na wakacje. Ci dalej tutaj wariują, ale wydaje mi się, że jednak Dark Pizant da sobie radę. Chociaż? No nie wiem, wygląda to naprawdę dość dziwnie, jak tak walczą, się przepychają i robią wszystko inne, byleby nie umrzeć. Chociaż no zobaczcie, zostało już tylko kilku tych super... menów, XD. No i został już tylko jeden, reszta już nie żyje, więc Blue Wins. Kolejną walką, którą też bardzo chcieliście zobaczyć, to wojna dobra ze złem, tak zwany Darth Vader kontra Luke Skywalker. Zobaczymy, który... O! No i dobro zawsze wygrywa. Przetestujmy też tamte stare OP jednostki, jak M16 kontra Dark Pizant. No i Dark Pizant poradził sobie dość łatwo. Ale postawmy M16 w dość sporej odległości od tego Dark Pizanta, ale tak czy siak
nie ma szans, no przykro mi, nie ma szans. Ale spróbujmy taką samą rzecz z Super Pizantem. Jak wiecie, Dark Pi... Znaczy M16 kiedyś był strasznie OP, ale te super jednostki widać, że... No, mimo tego, że zostają zastrzeliwane, dokładnie, to nie robią sobie już tak dużo z tego, jak robiły sobie kiedyś. Okej, kolejną ciekawą rzeczą to 10 super panów tutaj, patrzcie na to. 10 super bokserów kontra 2 boxgany. No i jak widać, jakoś tam se... Nie, dobra, nie radzą sobie. Gdyby mniej ich było, to myślę, że mieliby jakieś tam szanse. Obecnie 0. No ale dobra, wyrównajmy szanse. 10 boxganów kontra bokserów również 10. Zobaczcie, ile tutaj się dzieje pól do bicia. No i jak wiecie, w tych boxganach też bokserzy zaczynają tutaj bić. No nie, no chociaż... Chociaż jest jeszcze jakaś tam mała szansa. Dużo tutaj się dzieje walk, aczkolwiek, no nie, dobra, nie. Przegrali niestety. Boxgany przegrały. Kto jeszcze żyje? Nikt już chyba. No właśnie. Kolejną ciekawą walką, taką bardzo Star Warsową, to jeden Jedi z dwoma mieczami kontra 5 tych. No dobra, z 5 sobie poradzi, znaczy 5 Jedi sobie poradziło z jednym Sword Masterem, ale wydaje mi się, zobaczmy jak 2 sobie poradzi. No nie poradziło. A 3? Zobaczmy 3. 3 myślę, że miałoby szansę. Chociaż? Chyba nie. O! Dało sobie radę. Super, super. Okej, kolejną bardzo ciekawą tutaj akcją to jest nowy snajper. Zobaczcie, snajper kontra, zgadnijcie kto, kontra Donald Trump. Czyli wracają wspomnienia z Mr. Prezydenta. Zobaczymy, jak sobie snajper poradzi z Donaldem Trumpem. Chyba wydaje mi się, że jednak Donald Trump znacznie... Lepiej sobie poradzi, tak też było. 100 bokserów, jeden Dark Pizant i 2 Ninja Masterów kontra 1 Gravity Gun, 1 Samurai Master, 1 Dark Pizant i 5 Balist. Taki daliście komentarz, który z was chciał, żebym taką wojnę stoczył. Zobaczymy, wydaje mi się, że ta czerwona armia sobie poradzi dość łatwo. Spróbujmy. Okej, okay, no i zaczęła się. W sumie nie robiliśmy takich randomowych walk zbytnio. No tam te czarne Dark Pizanty zaczęły się tam same tutaj bić. A Gravity Boy już niestety nie żyje. Żyją bokserzy, ale bokserzy jednak przez balisty, znaczy katapulty czy tam balisty, są dość mocno tutaj zabijani. Dark Pizanci zabili sami siebie, więc zostało 5 balist, 1 Samurai Master kontra bokserzy. Wydaje mi się, że jednak całkiem duże szanse ma niebieski team. Tamten Samurai Master już niestety nie żyje. Tutaj poległ, zobaczcie, poległ tutaj. Ale bokserów nie zostało wcale tak dużo. Co się dzieje z tymi? Czemu one tak jakoś dziwnie się odbijają? Nie zostało wcale tych bokserów tak dużo. Aczkolwiek, no, te katapulty sobie dają radę, spokojnie. Tylko gdzie jest jeszcze ten jeden? Wszystkich zabiliście już chyba, co? Chyba tak, tylko no, dokładnie, więc widzicie, dało się. Dobra, zróbmy jeszcze jedną taką bardzo Star Warsową walkę, czyli Energy Sword Masterów w liczbie 50 kontra 200, no dobra, niech będzie do końca tych 200, a nie, to nie ci, kontra 200 Energy Pistolów, czyli tych takich, wiecie, typków białych z tym. Zobaczymy, jak to wyjdzie, wydaje mi się, że... Tutaj Swordmasterzy dadzą sobie spokojnie radę. Okej, komputer prawie wybuchł. Zobaczmy, no ci tutaj dają sobie radę, ale Energy Pistolet całkiem dobrze sobie radzą w tym strzelaniu, no nie powiem, że nie. Strzelają dużo, strzelają dość celnie. Zobaczcie, no na razie jeszcze żaden nie padł nasz tutaj Master, więc prawdopodobnie te pistolety nie mają zbyt dużej mocy, jak to się mówi, nie są zbyt mocne, aczkolwiek wydaje się to być dość ciekawe. No idą sobie jak chcą, zobaczcie, no co to jest za walka. Przechodzą jak przez masło, maszerują maszerowicze, co tam jeden skacze, widzę jakoś dziwnie. A, no zobaczcie, no to jest istne pobojowisko, te energy pistole nawet w nich nie trafiają. Tutaj puściłem na chwilę slow-mo, ale chociaż, zobaczcie, nie, no żaden jeszcze nie zginął, no co się dzieje? Czemu żaden, czy oni są odporni na tą broń? Nie wiem, ciężko powiedzieć, aczkolwiek to wygląda to całkiem epicko, no, nie powiecie, że nie, wygląda to naprawdę fajnie, a oni sobie idą, nie patrząc na nic tak naprawdę, zabijają wszystkich, no zobaczcie, tutaj już jest końcóweczka tej walki, wszyscy nieżywi, żaden czerwony nie zginął, żaden nie zginął, co ciekawe, bardzo ciekawe.
Tyle. Dobra, starczy na dzisiaj tapsa. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo mi bardzo. Zobaczymy, czy będziecie jeszcze w stanie wymyśleć jakieś ciekawe rzeczy. Wydaje mi się, że jednak z tego update'u to już wszystko będzie z tapsa, bo samemu już nawet ciężko mi wymyśleć jakieś nowe, ciekawe walki. Wszystko, co daliście, takie ciekawe, czego jeszcze nie robiłem, to wykorzystałem w tym odcinku, więc czekamy na kolejny update tapsa. Mam nadzieję, że będzie tak samo miodny jak ten. Ciężko mi powiedzieć, co tam mogliby dodać, aczkolwiek mam nadzieję, że jestem nawet pewny, że twórcy tapsa są dość kreatywnymi ludźmi, więc dadzą sobie radę. Na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli wam się spodobało, to jak zawsze stawcie łapkę w górę, stawcie dzwoneczek na kanale, suba pod tym filmem, taki czerwony przycisk. Pamiętajcie o tym. I co jeszcze? Na dzisiaj to już wszystko. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Trzymajcie się. Pa, pa.